Cześć, witajcie z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. W czapce Krona. Co prawda nie mamy maszyn zielonkarskich, ale w Krona. No. Dobra, ja palę metyzyta. Dzisiaj znowu jesteśmy za gramanicą. Siejemy wapno granulowane. Zobaczymy, Czekaj, bo to wiesz. jak nasz nowy nabytek Chodź, się będzie podziać sprawował. tam. Jeszcze, dobra. No i na Matko. dół, majster. Matko Bosko, szybę Kurna. mi wytuk. Dobra. Lejem, znaczy się sypiem. Boże, do przodu Ale trochę. patrz, to ma lej mu się ten No, pojawił. na chwilę. Ogólnie przyczepę od sąsiada pożyczyliśmy na baloty, bo nasza trochę z wapnem jest i Gienek akurat jedzie dzisiaj baloty zbierać, bo szczęście tam już sprzedaliśmy. Oczywiście na usługi do nas przyjechali i nam sprasowali elegancko. No, pewnie zapytacie, czemu od tej strony nie jadę, bo tu gdzie niegdzie baloty są. A tam z tyłu pola już balotów praktycznie nie ma, więc zarąbiście, można tam sobie już jechać. No, jakie plany na odcinek, to myślę, że ten. Zaraz się dowiecie, bo. Zaraz wam w sumie powiem. Dobra, tu zaczniemy sobie od tej strony. Ja mam w planach dzisiaj rozsiać to wapno. Może trochę balotów pozbieram, jak będę, że tak powiem, jeszcze mógł. Bo. Miki może wszystkie wyzbiera przez ten czas, co ja będę tu wapno siał, ale Wątpię, zobaczymy. bo walczę z workiem, wiesz? A, no, I za sypiemy. MCZ-em. Łoś. Dobra, Bo się biegi kleszczą chyba. tonę na hektar będziemy, myślę, sypać tego wapna, bo to takie jakieś po taniości. Niby to zwykłe wapno sprasowane w kulki, ale to zobaczymy. Trochę na baloty poleci tutaj, no, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. I ten. I to pole chyba sobie w tym sezonie ludzie ogólnie na dwa podzielimy. Na części damy jakieś strączkowe, a na części zboże. Żeby do tych naszych prościoków było co dać, tych strączkowych. Bądź oleistych, zobaczymy. Dobra, tu skręcimy już. I tym. Ogólnie to w sumie Miki, albo nie, przyjeżdż z tą przyczepą na pole i mi tu na polu gdzieś zasypie, że nie będziesz specjalnie do domu zjeżdżał. Bo ja mam tak pół siewki jeszcze. No wezmę sobie te dwie jak podczepione i tą jedną gdzieś zostawię najwyżej. Jo, bo tego jeszcze wapna na pewno zostanie, już tak widzę. Bo dookoła tak jakby objechałem. Ale mam lagi, mordy. Ja cię bardzo serdecznie przepraszam, ale chyba internet się odzwyczaił od grania w gry komputerowe przez ten czas. No, a jakbyście ludzie tam, ktoś nie wiedział, czemu odcinków nie było, to odpowiedź macie w opisie na. W opisie macie link do fanpage'a, tam zazwyczaj wrzucam jakieś aktualności, bo. Na społeczność YouTube'a czasem zapominam tam coś wrzucić, ale na fanpage'u macie, bo po prostu mi poręcznie było na Facebooka. I tym, jak ktoś tam nie polajkował, to zapraszam do lajkowania oczywiście. A jak ktoś nie ma Facebooka, to powiem, że ten na nagrywkach byłem ogólnie ten siewu i uprawy kukurydzy. Sucho fest u nas, możecie się wypowiedzieć jak u was, ale pewnie u was też sucho, bo chyba w żadnym rejonie Polski nie jest dostatecznie nawilżona, tak Wilgotno. wilgotno, bo mokro to chyba nigdzie nie jest, ale wilgotno można śmiało powiedzieć. No, tam chyba u rolnika, pewnie profesjonalnego na Facebooku widziałem. U niego 80 ileś litrów spadło od początku roku, więc straszna lipa. Dobra, Genek, jak chcesz, to możesz mnie zasypać przy okazji. Dobra. Pod górkę niebezpieczne wypinanie przyczep. Dobra, hamulce są. Ale lepiej, żeby pod górkę było odpięte dysze, a nie z górki, bo tak to dysze by się podło. Akcja wapno na pewno, jeszcze trzeba zdjęcie jakieś czasnąć. Paruska, jak się ubrudził już. Białorusin. Białoruskie ciągniki są best. No, ogólnie pamiętajcie o łapeczce w górę, bo to bardzo motywuje do dalszych działań. Właśnie i ten. Ale się wyciągnął się ten Big Bag, nie? Jo, boż. Jezus Maria. No dobra, hamulce. Trzeba hamulce zrobić w tym blusku. No, bo wsteczny szybko musi zaandrzać. Dobra, trochę po balotach Ale poleci. zanim ja tutaj znalazłem wsteczny, nie? To tu matko bosko. Dobra, świnie trochę tam w balotach wapna dostaną, ale to tam nic. Ogólnie to tam dalej nie masz co ciągnąć przyczep, bo tam na końcu są dwa baloty, one są tak, wiesz, blisko siebie przekulnięte. Nie wiem, czy mieli, może je też chcieli zabrać, ale nie zdążyli, albo nie zmieścili.
No to... Jezus. Patrz, sam jedzie do tyłu. O Boże. Za kleszu Bieg biegnie. się skleszczył. Widzicie, tak to jest dać jaką furę Mikołajowi. No, ruskie gówno. Jak ja Ty... taki ciągnik widzę, nie, to jestem chory. A tamtą część podstrączkowe, gdzie ty tam jeździsz, to będziemy orać czy talerzujemy? Nie wiem, zahaczymy do tego ruska grabki większej. Grabki. O Boże. Ale nie, ogólnie to chyba przygnę za pług i tamtą część. Albo nie, w sumie tutaj zoram, bo tu z przodu ten jest twarda glina, a tam taki pioseczek, to tam talerzówka pójdzie na 3 razy i będzie git. Jeszcze krymerem się ruszy i będzie miód. A tutaj na dole na glinie się da pszenica, a tam do góry się da tłum soję i będzie git. Albo rzepak, zobaczymy. No, jak widzicie, Miki tam białą chmurę zostawia za sobą. Ta wodę bierze. Woda. Normalnie. Ale nie, ogólnie bardzo fajnie mi się tu gra na tej mapce. Możecie się też spodziewać w sumie niedługo ludzie filmu z kukurydzy, jak ktoś tam. Ktoś tam, kogoś tam interesują jeszcze też z reala filmy, to już w najbliższym czasie myślę, że po świętach się wyrobię coś w ten deseń. Jakoś tak, po świętach, no myślę, że po świętach na spokojnie, może w trakcie świąt jeszcze zobaczę jak to z czasem, bo to wiecie, święta, święta, ale niby wolne, ale czasu nie ma, ale jeszcze po świętach u mnie w szkole wolne jest tam, jak tam możecie napisać, czy u was strajki, czy nie. Bo u nas w Kowalewie jeszcze strajki są i bardzo dobrze w sumie. Ciekawe, czy będą Będą, jeszcze. bo już jest przez dyrekcję potwierdzone po świętach strajk. Znaczy dyrekcja nie jest... Skierują i tak gówno, dostaną i tak. Widzicie, Mikołaj chodzi do takiej porządnej szkoły, gdzie nie strajkują. No, powiedzieli nie i koniec, nie opłaca się. No, ale oni są pod Ministerstwem Rolnictwa, a nie tym... No i ale, no i o co chodzi, no? No może są, może pod, nie wiem, pod jakie ministerstwo. Spraw zagranicznych by byli, też by nie strajkowali. Ministerstwo Ryzyka. Ta. No, dwie Taka jedna siewki. naczelka u nas pod to ministerstwo na razie. Ta? No. To ładnie, dobra, dawkę tu sobie zmniejszam na komputrze na naszej Unii, kurde. Z Polski, ale w miarę dobre. Dobra, będziemy sobie zapinać, myślę, pług. Albo pług zapniemy i Mikiem damy w zęby. A nie, w sumie to tam pod Nie, strąg. bo ja tym szajsem nie będę jeździł. Nie, w sumie to talerzówkę podepnę, a ja sobie pójdę baloty zbierać, a Miki będziesz talerzował. Tak? Tak. No. Widzę, że w tym gospodarstwie nie mam za dużo nic do gadania, no to. No, bardzo się cieszę, Mikołaj, że się dogadujemy. O, przez Poza prosiak. odcinkiem pogadamy. Pan z Ruska jak wyleciał. Wyładuj, bo już po prostu ta kierownica nie. Ej, no w To jest środku to schiza katastrofa. pewno jest, nie? Tak baloty ładować. No daj spokój. A pomyśl, jak pan Mirosław, ile on ma balotów do ładowania. Boże, talerzówka wzięła pług. Talerz. Boże, a ten brusek wygląda jakby z planu filmów jakiś tam wyszedł. I tam od końca, nie? Talerzuj, bo tam jest pioch, to tam można stalerzować. No, widłami odpala, ale też idzie ładować. Jakby ktoś miał Kiedy problem. tutaj wał taki zamontował, nie wiem, czy ten rusek by tego nie podniósł, ten poręcznik. Forschlitt? To jest, że niemieckie jest chyba. Jo, niemieckie jest Forschlitt. Chyba. A kiedyś my myśleli, że to ruskie, nie? A tak, jeszcze byli mali. Jo, za czasów Farminga 15. No, bo to wszystko podobne, takie do siebie, to tyś taki ulep, nie wiadomo z czego. Ale opony z przodu to ma kozak, nie? Takie balonowy. No, ale jedno koło siały brudzin zabiała, a to drugie nie. Nie, brudzą się wszystkie u mnie. Nie, jedno. Może żeś krzywo pojechał. No to dobrze, to przynajmniej mi nie wapna z pola się wywiezie. No, Ale zapitaną są talerzówką. ja ogólnie pasem przypnę te big bagi, bo zaś się zgubi i będzie przypał. Ty, ale w sumie tych balocików nam za dużo nie zostawili, kurde. Myśmy za dużo pieniędzy skasowali tą słomę, to sobie postanowili więcej wziąć. No bo też licha ta pszenica może była. No, tak sypało, bo sypało. Jo, a teraz wywaptowałem, to będę usypać listy rączkowe i to wszystko będzie prywa sort.
cyk na niemiecką przyczepę sąsiadową. Sąsiadowa przyczepa Furszylita jest ogólnie, ludzie. No, jak Ha-ha-ha-wu. nasz Forsznik ją zobaczył, to tak bym zapinał, że Matko Bosko. Że Bol. się śruby urywały. Bolec mu się już grzał tam. A Wałek to tak chodził, nie? Że Ojej. prawie się ukręcił. Aż uszczelnie się poszły i zaczął uciec olej. Ja wam mówię. Bardziej jak z Ruska. O, a z Ruska to lubi sobie olej pociec. Jo, z Ruska to ten. W tej beczce to na dolewkę jest 20 litrów zalane. No, z każdej dziury tam leci, z każdej śrubki. Jo, tam na dolewkę mamy w tej beczce. Tam na dole jest taki kurek, może kiedyś wam pokażemy. Jak tylko brakuje, to się bierze tam flaszkę i dolewa. Jo. No, butelkę po wodzie albo po innych płynach. Nie wiem, tam Miki to tam. Wyskokowych. Miki tam lubi na. Miki tam lubi się dobrze bawić w pracy. Ja to tamto. A zwłaszcza jak takim sprzętem dziadowskim się jeździ. Ty, a ty na praktyki to gdzie ty będziesz chodził? No nie wiem, może do Rollwoodu. Migi. Albo u siebie, nie wiem, ale O, nie, u siebie. wolałbym gdzieś iść. To co ty u siebie byś robił na praktykach? 30 No palował. a co się robi na praktykach? Nic. Pracuje się. Tak. A No nie? chyba na tych swoich. Jakbym poszedł na żywieniówkę, to bym pracował. O Boże, wyplutam do kebabów. Aha, bym kręcił kebabem. A jak? Jakby prądu zabrakło. Kręcić kijem, koniec. Czekaj, no. Kurde, po balota trzeba tutaj cyk na widełkę go nabijemy elegancko. Ale ten rusek ma piękne dźwięki, wam powiem, ludzie. Chyba takie w miarę podobne do oryginalnych. Jeden z lepszych ciągników, co wyszedł. Jeszcze bym mógł mieć te, no, elementy w kabinie otwierane i taki bardziej, więcej kolorów kabiny do wyboru. Ale tak to jest prima sort ogólnie, rusek. Jeszcze bym mógł mieć do wyboru jaką maskę i tak dalej, jakieś światła, ale to tam kwestia dopracowania. I że nie tylko takie kwadratowe lampy w środku, ale żeby też mogły być okrągłe. No, ale ta kabina inna jest do wyboru chyba. Znaczy się nie do wyboru, ale tak jakby inny ciągnik jest osobny do kupienia. Ty, ale nawet ta pumpa dryga, nie? W tym rusku naszym. No tak nawet. Dobrze, że chociaż przed kamerą się umie popisać. No. Dobra, jeszcze zdjęcie mu cyknę, że tak wysoko podniósł. Bo to cud. Cud nad Wisłą, czy tam gdzieś. Cud, jaki mało na świecie. To jest taki cud, jak pożar w Notre Dame, czy tam gdzieś. A ten mój jak podnosi, nie? To aż normalnie zwalnia. Tak mu ciężko. O Jezu. Ty, jak po. Ej, jak jedzie zapuszczoną, to jedzie szybko, nie? Ale jak podnosi, to zwalnia. Taki paradoks, nie? No. Boże, to lżej ma jak talerze idą po ziemi. Bo może te talerze, że mają ten napęd i wiesz. No bo to nowe, to nie wiadomo tam. Jakiś wąż od hydrauliki jest podpinany, ale nie wiadomo nawet do czego. No, jest jakaś ten flaszka Jeden pod razem prąd ze jest szym. podpinany, jakby światła miało to. Ja nawet nie Nie, wiem. no, bo ma światła, bo jak na duszę nahamuje coś, to świecą. Ty, a gdzie jest w rusku obudowa od przedniego napędu? Nie wiem. Nie było chyba, nie? Ciężkie było, to na dół się wywiozło. A jak? Dobra, czekaj, zapakuję. Jedną balotkę tu. Jedną szmulę, czy tam szpulę. Jak to się mówi na baloty, jeszcze inaczej. Szmula, nie? No. Szmula słomy. Ej, Gienek, widziałeś taką szmulę, jak ja to zapakowałem? Ej, ale Ta. ogólnie to chyba tu trójpolówkę na tym polu zrobimy, bo to pole takie powyginane, jakby tu trzy pola można było z tego zrobić. Na jednym się da jęczmień, na jednym pszenica, na jednym strączkowca. Ale ten to daje, no tak, to nie jest twój polówka, mordo. Wiem, ale takie coś ala ten. Ala Aleksandra. Ja mam ciocię, ale. Ja też. Dzisiaj No byłam na widzisz. kawie. Bo dzisiaj, ej, właśnie, ludzie, wesołych Ja świąt. też, ale moja dzisiaj była od samego. Mokrego dyngusa i w ogóle. I tym.
I będziemy chyba pomału kończyć, bo Nie, to która. tylko wodą się musicie polewać, nie? O Boże. Szampanem. Pamiętajcie. No. 15 minut Ej. to pamiętam. No. Ej, do tyłu jadę trzy dychy. Patrz, co się dzieje. Co to jadę, gdzie? Nie widzę. Patrz. O, widzę. Tylne koła zahamowały, nie? Zrób screena szybko. Dobra. Wyślemy do A modlink, żeby poprawili. Dobra, będziemy ludzie kończyć. No, tam wszystkiego najlepszego do okazji, tam świąt Wielkanocy. I pamiętajcie o Cicho, odbił łapeczce. się od drzewa, jedzie normalnie. Pamiętajcie o łapeczce, komentarzu. I trzymajcie się do kolejnych odcinków. Na razie, cześć. Cześć.